Mamy szczęście, że żyjemy w kraju, w którym w większości prawa dzieci są przestrzegane. Jeżeli dochodzi do złamania praw dziecka, to opinia publiczna o tym bardzo, bardzo dużo mówi. Wprowadzane są kolejne mechanizmy, które mają zabezpieczyć dzieci, żeby ich prawa nie były łamane. Niestety nie jest tak wszędzie. Przekonaliśmy się o tym chociażby razem z wybuchem wojny na Ukrainie, gdzie prawa dzieci ukraińskich są łamane, nie mają zapewnionego prawa do chociażby bezpieczeństwa, prawa do dostępu do edukacji czy prawa do opieki medycznej. Niestety też takich miejsc na świecie jest bardzo dużo. UNICEF oraz inne agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych starają się cały czas pracować nad tym, żeby tych miejsc było jak najmniej, no ale niestety to jest długa praca. Liczymy na to, że te dzieci, które dzisiaj mówiły o prawach dziecka, za parę lat, jak będą młodymi dorosłymi i to one będą decydować, spowodują, że ta zmiana nastąpi, że tych miejsc, w których prawa dzieci są nieprzestrzegane, tych miejsc po prostu nie będzie. Trzeba pamiętać o tym, że dziecko ma prawo do miłości, do tego, żeby nie być głodne. Ma prawo do tego, żeby być traktowane równo, bez względu na swoją wiarę czy kolor skóry. Ma prawo do wysokiej jakości edukacji. I na koniec muszę jeszcze o organizacji, jaką jest UNICEF, organizacja, która powstała zaraz po zakończeniu II wojny światowej, która wówczas opiekowała się dziećmi, które no, z tego tytułu, że wojna no, mocno się odcisnęła w sposób negatywny na całym świecie, to wówczas gro dzieci takiej pomocy potrzebowało. Dzisiaj mamy rok 2023, UNICEF funkcjonuje w ponad 190 krajach na całym świecie. Wiadomo, że inaczej będą wyglądać pewne jakby przedsięwzięcia, które realizuje się w krajach wysoce rozwiniętych, a inaczej w krajach, gdzie jest bieda, albo na przykład w miejscu, gdzie toczy się na przykład konflikt zbrojny, albo nawet wojna. Więc szanowni państwo, wracając do praw dziecka, nie traktujmy praw dziecka jako prawa przeciwko dorosłym. Wręcz przeciwnie, to my dorośli powinniśmy stać na straży praw dziecka i niech te prawa dziecka będą uzupełnieniem praw nas, osób dorosłych. Możemy zacząć od takich najprostszych rzeczy, przestrzegać praw dziecka. Możemy pomóc dzieciom stworzyć tą bezpieczną przestrzeń, w której nie będą się bały powiedzieć, że ktoś łamie ich prawa. Ktoś łamie ich prawa na przykład do bezpieczeństwa, czy do tego, że żyją bez przemocy psychicznej. Więc to jest coś, co możemy zrobić tak po prostu codziennie, każdego dnia. Można oczywiście też wesprzeć finansowo działania UNICEF-u i innych organizacji pomocowych, tak żeby mogły jeszcze skuteczniej nieść pomoc tam, gdzie prawa dzieci są łamane. W tej chwili co chwilę jesteśmy bombardowani informacjami o tym, że gdzieś jest kolejny konflikt, w którym cierpią dzieci. Jeżeli mamy taką możliwość, możemy pomóc, możemy wesprzeć finansowo. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to nawet sama rozmowa z kimś ze znajomych, z rodziny, szerzenie informacji o tym, że prawa dzieci są łamane, nie powinno się tak dziać. Co możemy zrobić, to też jest pomoc, też jest bardzo ważne wsparcie.